Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Tubek, jestem product ekspertem w firmie Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Dzisiaj zaprezentuję Państwu zupełnie odświeżoną klasę B. Auto zostało poddane bardzo dużej metamorfozie. Zmieniło się generalnie wszystko, jednak to, co najważniejsze, zostało w nim utrzymane, czyli praktyczność, ale oprócz tego samochód jest bardzo atrakcyjny stylistycznie. Mamy dużo bardziej smukłą, sportową linię samochodu. Dostępne mamy większe felgi na do 19 cali. Cały pas przedni został całkowicie przeprojektowany. Cała B-klasa w tej chwili jest najbardziej aerodynamicznym samochodem w swojej klasie. Pozwala to na spokojną rozmowę przy wyższych prędkościach, a przede wszystkim rzutuje to na niższym spalaniu paliwa. Tył samochodu został podany również stylistycznym zmianom. Mamy zupełnie nowe LED-owe reflektory, które podkreślają charakter samochodu, oczywiście końcówki wydechu. Opcjonalnie po raz pierwszy w B-klasie mam możliwość również bezdotykowego otwierania tylnej klapy bagażnika. Jeżeli chodzi o bagażnik, w podstawowej wersji dysponujemy 455 litrami przestrzeni bagażowej. Później w ciągu roku dojdzie opcja, która umożliwi przesuwanie tylnej kanapy o 14 cm do przodu, co zwiększy przestrzeń bagażową z tyłu do 700 litrów. Wewnątrz samochodu zaszło również bardzo wiele zmian. W tej chwili B-klasa przyjęła bardzo dużo rzeczy z klasy A, między innymi te większe ekrany, cały system MBUX. Jesteśmy w stanie kontrolować wszystko w samochodzie głosowo, dotykowo. Po raz pierwszy, tak jak i w A-klasie, mamy również dotykowy panel nawigacji, cały prawy ekran. Oprócz tego bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o fotele, które w tej chwili mogą być całkowicie elektroniczne, wielokonturowe, są dostępne masaże. Mamy też program Energizing. Jest to system, który właściwie skupia wszystkie elementy komfortowe wewnątrz pojazdu, takie właśnie jak aktywne fotele, podgrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, muzyka i wszystkie podświetlenia. Tak, że wszystkie razem współpracują i dają nam różne programy, przy których możemy bardziej komfortowo i w większym skupieniu podróżować. B-klasa śladem modeli takich jak E lub S. Od tej generacji proponuje również bardzo wiele możliwości personalizacji całego samochodu, również albo przede wszystkim wnętrza. Mamy do wyboru bardzo wiele tapicerek materiałowych, skórzanych w wielu kolorach. Oprócz tego oczywiście całkowicie pod siebie możemy dostosować multimedia. Mamy 3 poziomy nagłośnienia. Oraz co ważne, ta technologia, którą widać w każdym miejscu samochodu, gdzie nie spojrzymy, powiedzmy podłokietnik, od razu mamy tutaj 2 porty USB typu C, czyli dużo nowsze, szybsze ładowanie. Dobrze, a teraz zobaczmy, jak B-klasa sprawuje się na drodze. W tej chwili jedziemy samochodem o oznaczeniu 180. Znaczy to, że pod maską mamy silnik o pojemności 1,33 litra i mocy 136 koni. W klasie B oferowane są w tej chwili 2 silniki benzynowe oraz 2 silniki diesla w różnych konfiguracjach mocowych. Jeżeli chodzi o benzynę, zaczynamy od 136 koni, a kończymy na 224. Natomiast w dieslu jest to od 116 do 190. Wszystkie silniki oferowane są ze skrzyniami automatycznymi, natomiast silniki dwulitrowe w opcji mają również oferowany napęd na obie osie. B-klasa w standardzie dysponuje już kilkoma asystentami kierowcy. Jest to m.in. CPA, czyli Collision Prevention Assist. Ten system cały czas monitoruje sytuację na drodze przed nami. Jeżeli wykryje, że zbliżamy się ze zbyt dużą prędkością do poprzedzającego samochodu, wtedy odpowiednio poinformuje o tym, że ten dystans jest za mały. Najpierw informacją na wyświetlaczu przed kierowcą, następnie akustycznie. I to jest czas, w którym my musimy zareagować. W przeciwnym razie samochód zacznie automatycznie hamować. Do 100 km na godzinę powinien uniknąć wszystkich zdarzeń. Opcjonalnie dla klasy B producent przygotował również zestaw wspomagania rodem z S-klasy, Intelligent Drive. Jest to pakiet bezpieczeństwa, w którego skład wchodzi aktywny tempomat, aktywny asystent pasa ruchu, aktywny asystent układu kierowniczego, martwego pola, pełna paczka asystentów, którzy na bieżąco monitorują i dbają o bezpieczeństwo kierowcy, wszystkich pasażerów, ale również o bezpieczeństwo przechodniów, jak i oczywiście innych pojazdów. W B-klasie mamy w tej chwili system MBUX, który swój debiut miał w klasie A i będzie wchodzić teraz do kolejnych nowych modeli Mercedesa.
pozwala on na całkowicie głosową obsługę całego samochodu. Załóżmy, że chcemy jechać w kierunku lotniska. Wystarczy powiedzieć: hej Mercedes, nawiguj do port lotniczy. Wybierz pozycję. 1. Wyznaczam trasę. Zjedz ronda pierwszy wyjazdem. Zjedz ronda pierwszy. Nasza B-klasa wyposażona jest również w system Augmented Reality. Jest to rozszerzenie dla nawigacji, które nanosi rzeczywisty obraz z przedniej kamery z podszybia i na ten obraz nakładane są informacje na temat drogi. W tej chwili znajdujemy się na rondzie i pokazuje idealnie na rondzie, w którym miejscu powinniśmy zjechać. Jeżeli chodzi o prowadzenie, B-klasa przypomina bardzo klasę A. Pomimo tego, że jedziemy samochodem większym, dużo bardziej praktycznym, to nie wpływa to nijak na pewność prowadzenia czy na odbiór z układu kierowniczego. Zawieszenie jest zestrojone troszkę bardziej komfortowo niż w przypadku klasy A, więc cała rodzina będzie spokojnie podróżowała. Bez znaczenia są tutaj dziury w drodze czy jakieś nierówności. Opcjonalnie możemy wyposażyć samochód w zawieszenie ze zmiennym systemem tłumienia drgań. W zależności od tego, czy chcemy pojechać bardziej sportowo, czy bardziej komfortowo, ręcznie możemy sobie wszystko wybrać. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, jak nowa B-klasa prezentuje się na żywo, zapraszam do naszych salonów Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Do zobaczenia!